Test Panorama jest to nieinwazyjny test prenatalny, pozwalający na oszacowanie ryzyka wystąpienia trisomii płodu w chromosomach 21, 18 i 13. Pozwala też na określenie płci dziecka oraz występowanie popularnych mikrodelecji, w tym zespołu DiGiorgia, zespołu Angelmana, zespołu Cridocha. Badanie nieinwazyjne polega na tym, że badamy krew matki, pobieramy krew matki do specjalnego zestawu pobraniowego i na podstawie wolno krążącego DNA dziecka znajdującego się w krwi matki jesteśmy w stanie ocenić i oszacować ryzyko występowania wad trisomii lub też mikrodelecji oraz też płci. Badanie Panorama polega na oznaczaniu wolno krążącego DNA dziecka w krwi matki i wykonujemy je od 9 tygodnia ciąży. Właściwie możemy wykonać do samego końca ciąży, przy czym najczęściej wykonywane jest pomiędzy 9 a 14 tygodniom ciąży. Badanie to pozwala również na określenie płci dziecka, właściwie od samego początku, kiedy możemy ten test wykonać, czyli od ukończonego 9 tygodnia ciąży oraz dodatkowo, co jest unikatowe, jeżeli chodzi o ten test, możemy poznać płeć dzieci w przypadku ciąży bliźniaczej. Jeżeli jest ciąża bliźniacza, tak zwana dwujajowa, to jesteśmy w stanie poznać płeć każdego z dzieci. Jest jedynym testem prenatalnym na rynku, który pozwala określić, czy ciąża jest monozygotyczna, czyli tak zwana jednojajowa, czy dizygotyczna, czyli potocznie mówiąc dwujajowa. Implikuje to bardzo dużo informacji dla lekarza ginekologa oraz pozwala prawidłowo prowadzić taką ciążę.